Zobacz, co ci tatuś przyniósł. Podoba ci się? Super, tatusiu, dziękuję. A gdzie mama? Poszła do pracy. No. Idź, pograj sobie z kolegami. Na co czekasz? No, wypadł. Oskar, podaj! O, dzięki! Tak skradasz. No nie, no zaraz mnie szlak trafi. Czy ty musisz zawsze wszystko zepsuć, baranie jeden? To nie ja. A kto? Rafał. Pies Rafała. No i co kablujesz? Patrz na ojca, jak do ciebie mówi, kurde. No i co się marzysz? Zaraz cię nauczę, jak być twardym. To był pierwszy raz, kiedy od kogoś dostałem. Bił mnie potem jeszcze nie raz, no w końcu stary pijak z niego był, no nie? W każdym razie ojciec był jedyną osobą, która jak mnie uderzyła, to nie oddałem. On nie był dobrym ojcem, nie? Ale ja też wcale nie byłem dobrym synem. Czasami wydaje mi się, że on nie zawsze bił mnie po pijaku, no nie? Na trzeźwego chyba bardziej miał z tego przyjemność. No bo to jest przyjemne. No, ja wiem, że wtedy przesadziłem. Czasami wiesz, czasami musisz dać temu wszystkiemu upust, nie? Bo samo granie w czwartoligowym klubie mnie nie wystarczało. No. Ja musiałem poczuć to coś. Nie? Zrobiła duża afera z tego. No, gość przeżył, ale... Ktoś jeszcze podkalpował o tym trenerowi. Jesteś na wolnym, wchodzisz w uliczkę. No. Dostajesz podanie od lewy. Dobra. Proste? Na idiotę, nie proszę. Siema. Jazda. Jak coś jest na boisku? Co jest? Co tutaj robisz? Na trening przyszedłem. Ale nie należysz do tego klubu już. Tak. Srak.
Nikt ciebie nie chce tutaj. A kurwa. Jakbyś był dzieckiem, dostałbyś ranie. A tak, chłopie, wypierdalasz stąd. No, nie mam nic poza tym klułem. Wypierdalaj stąd. Psy o ciebie pytały. A wiedziałem, że wkrótce się wszyscy dowiedzą. No i... zanim to wiesz, zajdzie za daleko, no musiałem spieprzać z miasta. Siostra mojego dobrego kumpla dała mi klucze do mieszkania tam, które wynajmowała gdzieś po drugiej stronie Polski. No, w tam wakacje z mieszkania stało puste, no to no, mogłem tam trochę pobyć, no nie? Złe klucze mi Kaszka dałaś, kurwa. Się okazało, że faktycznie pomyliła sobie klucze. I jedynym wyjściem, które wymyśliła ta głupia Kaśka, było pójść do tej właścicielki tego mieszkania, która tam mieszkała niedaleko. No, tylko, że no, było po 10:00 i mogła kobieta spać już, nie? Wieczór. Dobry wieczór. Jestem... Cicho tam. Jestem znajomym Kaśki Borowskiej. Mhm. A tam... Cicho mówię! Do pokoju już! A tam wynajmuje pani mieszkanie tam na Marcińskiej. Mhm. Po prostu ja tam miałem pobyć jakiś czas w ogóle. Ona mówiła zresztą, że dzwoniła do pani w tej sprawie. Tak dzwoniła. Pomyliła sobie klucze. O. Jakby pani miała kopię, to ja bym to dorobił oddał. Tak, rozumiem. Zaraz poszukam. Proszę, niech pan wejdzie. To chwilę potrwa. Proszę, proszę. Coś nie mogę ich znaleźć. Tutaj jeszcze sprawdzę. A co pan tak stoi? Niech pan sobie siądzie w kuchni. Nie mam ich. A, Boże. Przypomniałam sobie, że ja je ostatnio dawałam mojej córce. Nocowała tam w zeszłym tygodniu, pewnie zapomniała mi ich oddać. To nic.
widzenia. A gdzie pan idzie? Na dworzec. A co pan będzie o tej porze? Po dworcach się plątał? Przecież nic już teraz nie jeździ. Niech pan tutaj przenocuje. Jest pokój gościnny. Nie, no bez przesady już. Nie ma problemu, prawda? Nie robi pan żadnego problemu. Już postanowiono. Zostaje pan tutaj. Jest pan głodny? Widzę, że pan jest. Zje pan trochę płatków. Akurat mleko gotowałam. Bez przesady już, naprawdę. Proszę siadać. Proszę bardzo. Smacznego. Pana łóżko jest po lewej stronie, toaleta po prawej, czysta pościel w szafeczce naprzeciwko. Ja już się będę kładła spać. Ach, zapomniałam zapytać, jak pan ma na imię? Oskar. Oskar. Ewa. Bardzo mi miło. Oskar. Musisz, panią. Widzę, że ciebie też już bierze. Zajmiesz mojego miejsca. Rzuć mi karmę. Proszę, daj mi tę karmę. Rzuć mi tę karmę. Daj mi karmę. Daj mi jeszcze tę karmę. Rzuć mi jeszcze jedną karmę. Spokojnie. Robi.
Noga! Pojebało was już całkiem. Oskar? Oskar, siad! Siad! No nie mogłem jej powstrzymać. Jej głos był tak silny, no nie wiem... Pani jest dobra, pani... No ja musiałem, no. Poczekaj. To jest bez sensu. To nie tak, no. To zupełnie nie tak. No przecież zaraz. No. Przecież gdzie człowiek zamienia się w psa? No to jest za dużo. To jest za dużo. I za mało realistyczne. Przecież nikt ci w to nie uwierzy. Myślę, że można by było tak zrobić, że budzisz się w środku nocy i słyszysz jakieś tam odgłosy z łazienki. Idziesz, a tam na kiblu siedzi niepełnosprawny brat Ewy. Takie, jakaś taka może być interakcja między wami, śmieszna nawet. No i okazuje się, że nie jesteś aż takim chuliganem, jakby to wynikało z retrospekcji. Rano pomagasz swojemu nowemu przyjacielowi zjeść śniadanie. Zauważa to kobieta. No i pojawia się między wami takie uczucie. Uczucie? Nie. Uczucie, które ich, nie wiem, tam połączy, ale to wszystko będzie musiało paść przez to, że, no nie wiem, przez tą ciemną przeszłość tego bohatera, czyli nie wiem, jak pojawi się jakaś tragedia może. No właśnie, no a jakiej tragedii, to już jest twoja sprawa. To jeszcze musisz to wymyślić, musisz to zrobić. No jest to mniej zaskakujące na pewno. No mniej zaskakujące, ale bardziej prawdopodobne niż te psy. Skąd ty w ogóle taki pomysł wziąłeś? Przecież ludzie by zwariowali, jakby takie science fiction widzieli.